Marta Szymik, witam serdecznie w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II, spotkanie w sprawie diagnozy potencjału terenów wokół A1 oraz 8. Rybnicka Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II nie zabrakło również w Rybniku. 27 kwietnia przed kościółkiem akademickim przy ulicy Gliwickiej zgromadziły się tłumy. Zanim duchowni rozpoczęli uroczystą mszę świętą, wiernych w wyjątkowy nastrój wprowadzili uczniowie 2. Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. Młodzież z okazji kanonizacji z drżącym głosem recytowała wiersze papieża Jana Pawła II. Leje balsamy świata do naszych łon. Chówiec aniołów kwiatem umiata dla niego tron. On rozda miłość. Idea jest taka, żeby odtworzyć chociaż w jakiejś części tę atmosferę, którą przeżywaliśmy w czasie wizyt papieża Jana Pawła II w Polsce. Między innymi na Jasnej Górze w czasie Światowych Dni Młodzieży w 1991 roku, na których ja byłem jako właśnie nastolatek. W organizację przedsięwzięcia włączyło się nie tylko duszpasterstwo akademickie, ale również samorząd studencki kampusu oraz Młodzieżowa Rada Miasta. Młodzieżowa Rada Miasta jest tutaj jako współorganizator całej imprezy. Naszym zadaniem jest głównie tutaj pilnowanie porządku, witanie gości i ogólnie zajmujemy się tym, żeby cała impreza fajnie się potoczyła, żeby nikomu się tutaj nic nie stało. Samorządy studenckie z Rybnika bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju uroczystościach oraz wydarzeniach organizowanych wspólnie z duszpasterstwem akademickim. Nasze samorządy bardzo chętnie biorą udział w każdej akcji, evencie, mszy kanonizacyjnej. We wszystkim, którym coś robimy. Jest tego dosyć dużo. Wśród wiernych na wzgórzu akademickim nie zabrakło również włodarzy miasta na czele z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim. Tą mszą świętą chcemy podziękować za sam fakt kanonizacji, ale chcemy również przypomnieć sobie te wszystkie doniosłe chwile, które towarzyszyły temu bardzo długiemu pontyfikatowi. Polowa msza święta zakończyła uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II na wzgórzu akademickim. Podczas całego spotkania o oprawę muzyczną zadbał zespół Przygoda oraz Państwowa Szkoła Muzyczna z Rybnika. W rybnickim magistracie podsumowano pierwszy etap projektu diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego. Wspomniany projekt Rybnik realizuje z 7 innymi gminami zlokalizowanymi w sąsiedztwie autostrady A1. Każdy z paktarów, jak gmina Świerklany, jak Jastrzębie, jak Żory, ma jakieś swoje problemy, jakieś swoje marzenia, swoje wizje, które by chcieli również wykorzystać, i to jest forma współpracy pomiędzy jedną częścią tego naszego subregionu, a drugą częścią, żeby nie było tak, że przez tą przysłowiową autostradę tylko przyjedzie samochód i nie będzie się zatrzymywać, bo nie ma po prostu po co. Ważnym elementem projektu jest dokument strategiczny określający obszar funkcjonalny wokół autostrady A1. Dokument został przygotowany przez Fundację Kreatywny Śląsk. Jego wykonawcami są dr Krzysztof Wrana i dr Tadeusz Kmieć. To jest dokument składający się z dwóch części i w moim przekonaniu obydwie części są istotne, bo z jednej strony jest to dokument wyznaczający sam obszar funkcjonalny, czyli pokazujący, jakie są powiązania pomiędzy poszczególnymi ośrodkami tworzącymi ten obszar funkcjonalny, a z drugiej strony jest to strategia. I właśnie strategia stanowi najważniejszą część dokumentu. Jest to punkt wyjściowy do określenia konkretnych przedsięwzięć i projektów, jakie będą realizowane w subregionie. Ta strategia podchodzi do rozwoju obszaru w sposób taki komplementarny, czyli tutaj chodzi o to, żebyśmy jako mieszkańcy różnych części tego obszaru funkcjonalnego mogli wzajemnie korzystać z udogodnień, które powstają w innych ośrodkach. Relacja pomiędzy sąsiednimi aglomeracjami znajdującymi się wokół autostrady A1 to główny i najważniejszy cel strategiczny. Z jednej strony chodzi o wzajemną mobilność jako wyznacznik współczesnej globalizującej się rzeczywistości, z drugiej pojawia się stwierdzenie Inwestrada. Inwestrada dlatego, że właśnie
takie układy, takie osie są szczególnie predestynowane do tego, żeby przyciągać inwestorów posiadających wysokie wymagania. Podczas spotkania dyskutowano również o zasadniczych celach i obszarach działań, m.in. o prowadzeniu świadomej polityki wobec terenów mieszkaniowych, podnoszeniu jakości życia mieszkańców, ochronie środowiska naturalnego, polityce wobec rolnictwa, szczególnie w obszarze gmin południowych czy realizacji brakujących elementów infrastruktury technicznej. Spotkanie z cyklu Popołudnie z dzielnicami 24 kwietnia zostało zdominowane przez informacje o zasadach i terminach związanych z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Rybniku. Prezydent miasta Adam Fudali spotkał się w tym celu w rybnickim magistracie z przedstawicielami rad i zarządów dzielnic. Był to również doskonały moment do podsumowania przez zastępców prezydenta budżetu obywatelskiego na rok 2014 oraz stanu realizacji wybranych wówczas projektów. Formalnie to jest dopiero drugie takie rozdanie, że tak powiem. Przeznaczyliśmy w budżecie kwotę 2 miliony złotych. W mieście Rybniku to jest 27 dzielnic. Pogrupowaliśmy dzielnice w zależności od wielkości, przeznaczając z tych 2 milionów złotych konkretną kwotę. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się siłownie na wolnym powietrzu. Jakie projekty będą cieszyły się powodzeniem w budżecie obywatelskim na rok 2015, tego jak na razie nie wiadomo. Wiadomo jednak, że procedura formalna nie ulegnie zmianie. I tak na zadania w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono w sumie 2 miliony złotych z podziałem na poszczególne dzielnice. Choć miasto na tym gruncie ma już spore doświadczenie, to ciągle pojawiają się pewne trudności. Najtrudniejsze to jest wybrać właściwy wniosek, właściwe zadanie, które chcielibyśmy, żeby było realizowane. Jedna ważna informacja. Te środki, które są przypisane do poszczególnych dzielnic, to nie jest coś, co z automatu się dzielnicy, że tak powiem, należy. Trzeba spełnić określone kryteria, które są narzucone do zarządzania tym projektem i w drodze konkursu uzyskać dofinansowanie. Także to, że są jakieś środki przeznaczone, to nie znaczy, że dana dzielnica ma te środki zapewnione. Tym projektem trzeba po prostu przekonać, że to, co chce zrobić w swojej dzielnicy, jest to słuszne dla dzielnicy, dla poprawy jakości życia. Tryb zgłaszania projektów jest monitorowany i koordynowany przez Zespół do spraw wdrożenia budżetu obywatelskiego. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców danej dzielnicy bądź organizacja pozarządowa działająca na terenie dzielnicy. Zainteresowanie budżetem obywatelskim na rok 2015 jest bardzo duże, o czym świadczy chociażby frekwencja spotkania. My się bardzo cieszymy, że mieszkańcy się integrują wokół jakiejś sprawy, że współdecydują o rozwoju naszego miasta, bo przecież to, co robi każda jedna wybrana władza, to robi właśnie dla swoich mieszkańców, dla swoich wyborców, a jak oni nam chcą w tym pomóc, wybierając odpowiednie projekty i wnioski, to go tylko się należy cieszyć. Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego na rok 2015 oraz formularz zgłaszania projektów na stronie www.rybnik.eu. 25 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rybniku odbyła się 8. Rybnicka Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. W tym roku w sportowych zmaganiach wzięło udział 11 drużyn z 11 rybnickich przedszkoli. W sumie w spotkaniu uczestniczyło 300 maluchów. Młodzi, 5-6-letni sportowcy nie kryli podekscytowania zawodami, do których przygotowywali się już od paru miesięcy. Dzieci otrzymywały scenariusze zajęć olimpiady całej przed rozpoczęciem, czyli w styczniu już. I od stycznia ćwiczą. Jak na prawdziwą olimpiadę przystało, przedszkolaki musiały zmierzyć się w różnych sportowych konkurencjach. Będą to konkurencje noszenia instrumentów, rzucania do celu, będą to zajęcia szybkościowe, sprawnościowe i wiele, wiele innych. W olimpiadzie ważne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie, ale również pozytywne nastawienie, a tego ostatniego maluchom z Rybnika bynajmniej nie brakowało. Myślicie, że w tym roku wygracie? Tak. A dlaczego? Bo jak myśmy ćwiczyli, a bliźniaki na mnie wskoczyli, to ja wtedy jedną ręką rzuciłam do kosza. I tak po zaciętej sportowej rywalizacji ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła drużyna z przedszkola nr 43. Na drugim znalazła się drużyna z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6, zaś trzecie miejsce wywalczyły przedszkolaki z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3. W
30 Seconds to Mars w Rybniku już za niecałe dwa miesiące. Międzynarodowa gwiazda wystąpi na Stadionie Miejskim 22 czerwca. Założycielem rockowej formacji są bracia Jared i Shannon Leto. Występ artystów w Polsce to wielkie muzyczne wydarzenie. Lider zespołu sprawił swoim fanom jeszcze jedną niespodziankę. Jared Leto zdobył w tym roku Oscara za drugoplanową rolę w filmie Witaj w klubie. Jared Leto, wokalista i główna postać tego zespołu. Rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, że zapraszając gwiazdę już samą w sobie dostajemy w pakiecie coś więcej niż to, co na początku udało się zaprosić. Będziemy gościć nie tylko wspaniały zespół, który ma dziesiątki fanów w naszym kraju. To jest zespół dla młodzieży zdecydowanie. Ich muzyka jest bliższa, takie rockowe granie, ale z domieszką takiego wręcz tanecznego bitu. Ale także wybitnego aktora, który dzisiaj bije coraz większe rekordy popularności już w tym swoim fachu, którego filmy budzą coraz większe zainteresowanie. No i który przede wszystkim dostał największe nagrody, jakie można dostać w środowisku aktorskim, czyli zarówno Złote Globy, jak i Oscara. Za rolę drugoplanową w świetnym filmie Dallas Buyers Club. Tak naprawdę w Polsce do tej pory niewielu było aktualnych zdobywców Oscarów, tych, którzy akurat w danym roku Oscara zdobywali, a więc Rybnik dostanie specjalne wyróżnienie w tym zakresie, no i będzie to bez wątpienia także bardzo dobra promocja dla miasta. Myślę, że to jest taki koncert i dla uszu, i dla oczu. W środę 30 kwietnia z okazji zbliżającego się Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Konstytucji 3 maja w Rybniku będzie można zakupić flagi państwowe. Flagi będą sprzedawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 dla dobra od godziny 8 do wyczerpania zapasu w budynku kas biletowych na Placu Wolności. Cena flagi 8 zł. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze jedną informację. We wtorek, 6 maja o godzinie 19 w Bazylice Świętego Antoniego w Rybniku z koncertem zatytułowanym Maksymalnie Górecki wystąpi Filharmonia Rybnicka imienia braci Szafranków, którą dyrygować będzie Jerzy Maksymiuk. Muzycy wykonają utwory Góreckiego, Mendelssohna oraz Beethovena. Wstęp wolny. Przedsięwzięcie wpisuje się w uroczystości z okazji 10. rocznicy integracji Polski z Unią Europejską. To już wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.